2 czerwca w Ostródzie rozpoczęły się targi ProDefense. Była to pierwsza edycja tych targów. Pierwsze takie targi w północnej Polsce. Miniaturka. No ale omnia principia parva sunt, w związku z czym no, życzymy im jak najlepiej, chociaż no, wystawców nie było dużo. Za to była bardzo ładna wystawa sprzętu Wojska Polskiego. Były leopardy obu wersji używanych przez Wojsko Polskie. Był twardy w wersji Malaya. Byli także żołnierze, którzy bardzo cierpliwie rozmawiali, odpowiadali na wszelkie szczegółowe pytania, także rozmowa z nimi była bardzo wartościowa. Równocześnie z targami był zlot klas mundurowych. No, tego nie mieliśmy przyjemności obserwować z bliska. Sam kongres był otwarty oczywiście przez oficjeli, w tym ministra obrony narodowej, którzy mówili okrągło i bez większej treści, no ale trudno tutaj robić z tego zarzut, taki jest ich obowiązek podczas takich oficjalnych otwarć. Po południu rozpoczął się kongres organizacji proobronnych, organizowany już kolejny raz. Byli tam przedstawiciele, zarówno wysocy przedstawiciele MON-u, jak i przedstawiciele Federacji Organizacji Proobronnych. Razem z kolegą byliśmy tam przedstawicielami oficjalnie klubu sportowego Gward Kwidzyn, który jest organizacją proobronną i współpracuje z Fundacją Odarma, stąd też my byliśmy tam w ich imieniu, a również w ramach obowiązków wynikających z działań Fundacji. Po oficjalnym otworzeniu kongresu, zdjęciu pamiątkowym, rozpoczęły się prelekcje przedstawicieli MON-u. Niestety obraz przyszłej obrony terytorialnej, który się rysował z tych wystąpień, nie był zbyt kolorowy. Zgodnie z planami koniec tworzenia obrony terytorialnej to ma być 2022 rok. Mamy 2016 rok. Brygady obrony terytorialnej mają mieć około 1500 ludzi. To nie są brygady, to są jakieś wzmocnione bataliony. Bardzo długa była dyskusja nad tym, kto ma być patronem jednostek obrony terytorialnej, czy żołnierze wyklęci, czy żołnierze Armii Krajowej. Jakkolwiek szczytnie jest nawiązywać do chwalebnej czy ciężkiej przeszłości, no jest to kompletnie pozbawione znaczenia merytorycznie ten spór, zwłaszcza, że żołnierze wyklęci często byli przedtem w Armii Krajowej. Jest to kompletnie bez znaczenia. Dyrektor Biura do Spraw Organizacji Proobronnych, dr Kwaśniak, bardzo dużo czasu poświęcił na temat nakryć głowy, z dumą ogłaszając, że obrona terytorialna będzie jako jedyni żołnierze Wojska Polskiego mogło chodzić w rogatywkach, podkreślając kilkukrotnie, że już jeden egzemplarz ma, a jeśli będzie decyzja góry i znajdą się środki finansowe, to już jesienią będzie prawdopodobnie 1000 rogatywek. Dodatkowo obiecał najnowsze wyposażenie, najnowsze uzbrojenie, najnowsze mundury. No albo jest to zła alokacja środków, albo jest to mijanie się z prawdą. Znaczy, najnowszy sprzęt nie powinien znaleźć się w obronie terytorialnej. W obronie terytorialnej powinien być sprzęt prosty i skuteczny, nie musi być najnowszy. Dużo było zapewnień o tym, że to skandal, że organizacje proobronne musiały sobie same kupować buty czy mundury i obietnice, że to się już skończy. No nie wiem, jaki miałoby to mieć wpływ na obronność państwa. Niestety wiele organizacji proobronnych było zachwyconych propozycją dostawania darmowych butów. Dużo było dyskusji nad tym, czy to 3 czy 4 lata do osiągnięcia gotowości bojowej dla brygady obrony terytorialnej. Trzeba pamiętać, że obrona terytorialna to są drugorzutowe jednostki piechoty. W normalnym świecie tworzy się je do 4 miesięcy. U nas do 2022 roku. Pierwsze mają być gotowe w 2018, a równocześnie było założenie, że powiedziane przecież w 2016 roku, że zajmie to 3 do 4 lat, czyli nie wychodzi 18, tylko 19 lub 20 rok. Pomimo tego, że
słuszną jest idea tworzenia obrony terytorialnej, nad kongresem powinien wisieć duży baner z napisem: ci, którzy tu wchodzicie, porzućcie wszelką nadzieję, bo zarówno organizacje proobronne, jak i strona rządowa wyraźnie było widać, że chcą coś robić, ale nie jest ich celem stworzenie szybkich, skutecznych wojsk obrony terytorialnej. Programy treningowe mają być wzorowane na programach wyszkolenia wojsk specjalnych. Wielki znak zapytania, o co chodzi. Ludzie mają być szkoleni po 30 dni rocznie przez 3 do 4 lat w oparciu o programy szkolenia wojsk specjalnych. Wojska lądowe nie mają żadnych metod szkolenia, czy to są wadliwe metody. No, do zatrzymania brygad zmechanizowanych czy pancernych raczej to wojska lądowe teoretycznie mają specjalistów od tego, jak powstrzymać takie natarcie. Specjaliści są od trochę innych zadań, w związku z czym wydaje mi się, no, że jest to jakieś, mówiąc kolokwialnie, kadzenie przyszłym adeptom obrony terytorialnej. Na dzień dzisiejszy no po prostu widać, że nic z tego nie będzie. Na sali były delegacje zagraniczne z Litwy, Łotwy, Estonii, Stanów Zjednoczonych i chyba najważniejsza z Ukrainy. W tym człowiek, który dowodził batalionem w Donbasie po stronie rządowej. W trakcie przerwy, pod koniec pierwszego dnia, podeszliśmy do delegacji ukraińskiej, podjęliśmy z nimi rozmowę. No, przykro było patrzeć na pobłażanie w oczach, słuszne pobłażanie w oczach Ukraińców na temat wypowiedzi doktora Kwaśniaka i innych ludzi zebranych na tym kongresie. No, zdaniem generała ukraińskiego, no, 3-4 miesiące w zupełności wystarcza do wystawienia Brygady Obrony Terytorialnej. To, co on opowiadał, no, ma się nijak do wizji polskiego MON-u na temat użycia obrony terytorialnej, co zresztą widać po tym, jaki jest planowany etat wojenny tych brygad. Byliśmy jedynymi osobami, które podeszły do delegacji ukraińskiej, jedynej delegacji, która miała doświadczenie bojowe w zakresie wykorzystania obrony terytorialnej do powstrzymywania potencjalnego agresora naszego. Nikt z nimi nie zamienił ani słowa, nikt nie pytał ich o doświadczenia. No, woła to o pomstę do nieba. To znaczy, mamy fachowców, może nie idealnych, może ideowo z nami niezgodnych, którzy chcą się jednak podzielić własnymi doświadczeniami, doświadczeniem bezcennym, bojowym, i nikt nie widzi powodu, żeby z nimi porozmawiać. Czyli tak przyjechać, postawić im wyjazd, wycieczkę do Polski, tak? Posłuchać, co mają do powiedzenia, już niestety nie. Podsumowując, wizja przedstawiona podczas Kongresu Organizacji Proobronnych nie przystaje do rzeczywistości, jest skonstruowana wadliwie. Pieniądze wydane na ten kongres, ponad 1 000 000 złotych, to są pieniądze zmarnowane. Wyjazd tam, można uznać, że nie jest to marnowanie czasu, no bo kto nie wie, ten śpi w poduchach, kto wie, ten idzie w łańcuchach. No, lepiej wiedzieć, jaka jest rzeczywistość, żebyśmy mogli z nią coś zrobić. Na szczęście nie wszystkie organizacje proobronne tam były. Być może część z miłosierdzia nie odzywała się, mając bardziej merytoryczne podejście do tego, co było pokazane. Jedna z prelekcji, bodajże najdłuższa, była na przykład o wystawianiu pocztów sztandarowych przez klasę mundurową warszawską. No, można by mnożyć takich przykładów, które tam miały niestety miejsce. Te organizacje, czy znacząca większość tych organizacji, która była obecna na kongresie, które mają intencje wystawienia całych pododdziałów, plutonów, nie. Na tym się obrony terytorialnej nie zbuduje. To jest ślepa ścieżka. Są środowiska, z których można czerpać ludzi. Niestety spora część tych organizacji proobronnych obecnych na kongresie nie jest dobrym źródłem pozyskiwania
ochotników do obrony terytorialnej.